Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym projekcie Denko. Mam tutaj torbę, którą już bardzo dobrze znacie. Jest pełna pustych opakowań. Nie ma tu wszystkich opakowań, które zużyliśmy w ciągu 6 czy 7 miesięcy, bo wiadomo, ta torba by była no zbyt mała. Ale wybrałam takie kosmetyki, o których Wam jeszcze nie opowiadałam i chciałabym powiedzieć może kilka słów więcej. Być może zachęci Was to też do stosowania niektórych tych kosmetyków. A kto wie, może już stosowaliście i macie zupełnie inne zdanie do mojego. Piszcie w komentarzach, ja chętnie poczytam. Pierwsze opakowanie to Nip & Fab i to są płatki rozświetlające, czyli mają nadać naszej skórze takiego blasku, rozświetlenia. One są na bazie witaminy C i jest ich tutaj w opakowaniu, a raczej było 60. Starczyło na dosyć długo, ja nie używałam ich też codziennie, więc ponad miesiąc spokojnie. Tutaj zachowałam jeden płatek, żeby Wam tylko pokazać, jak to wygląda. Z jednej strony jest zupełnie płaski, jak każdy wacik, a tutaj tej drugiej ma takie wypustki. No tutaj taki już troszeczkę zrobił się pomarańczowy, ale to właśnie ta witamina C. Ładnie pachniał tak cytrusowo, fajnie się tego używało naprawdę, więc ja polecam. Chociaż no do najtańszych nie należy, tak? Pewnie można by było fajną witaminę C kupić jako serum i mam też jedną polecajkę, ale chyba nagram film o ulubieńcach roku i na pewno ten produkt tam się znajdzie. Produkt, który ma niesamowite powodzenie na Amazonie przynajmniej, jest biokosmetykiem, no i działanie rewelacja, naprawdę, więc będzie w polecajkach. Kolejnym produktem, który zużyłam, to była Nivea z Jonem i to jest od Pharomon. Regeneracja i ulga dla stóp. Zapach taki ziołowy, ale nie wręcz taki duszący i nieprzyjemny do używania, wprost przeciwnie, bardzo przyjemnie się tego używa. I to jest taki, nie wiem, ziołowy z morskim pomieszany, trochę też taki cytrusowy, odświeżający. Naprawdę bardzo fajnie pachniał. Przyjemnie się tego używało. Natychmiastowo zmiękcza na skórę, więc pielęgnacja naszych stóp była dużo łatwiejsza po używaniu tego peelingu, tej soli takiej do namoczenia naszych stóp. Później oczywiście stosowanie peelingu też było dużo łatwiejsze, ja serdecznie polecam ten produkt. Ja go chyba kupiłam na Notino, ale wiem, że w Rossmanie też są dostępne, bo ja już tam kupowałam wcześniejsze opakowania. Naprawdę super produkt. To Vichy, produkt, który stosuję już od lat. U mnie się sprawdzają, nieważne czy to w kulce, czy w sprayu, są naprawdę bardzo fajne. A do tego jest jeszcze jeden krem z tej samej serii, on jest taki do stosowania na 7 dni. Jeśli macie problem z nadmierną potliwością. Na Amazonie jest dostępny, ale bardzo szybko znika. Pachną zupełnie tak samo, mają tylko inną formę dozowania. Serdecznie polecam. Tutaj mam taką małą wodę micelarną, to jest, jeśli używam wody micelarnej, to tylko tej z Garniera i tylko z różową nakrętką. U mnie się sprawdzają najlepiej ten dla Sensitive z taką jasną zieloną. No niezbyt, wydaje mi się, że ciężko sobie radzić na przykład z makijażem wodoodpornym, czy to z tuszem, czy z jakimiś takimi kredkami, ale ten się naprawdę bardzo fajnie sprawdzał, tą akurat próbkę kupiłam przed naszym ostatnim wyjazdem. Tonik z kwasem hialuronowym, u mnie się sprawdza super, najlepszy tonik jaki miałam, teraz na zamianę skusiłam się na Rituals, który wygląda tak, też ma fajny aplikator, bo jest w pompce, jest dużo, dużo droższy i powiem Wam, że nie sprawdza się u mnie tak jak ta ziaja, więc naprawdę seria tych produktów, nieważne czy miałam peeling, czy miałam krem, czy cokolwiek innego z jagody Akai, właśnie z tej serii ziaja, sprawdzają się u mnie wszystkie. Jak będę miała tylko po drodze, na pewno zrobię sobie zapas tego kosmetyku. Kolejne produkty to szampon Alpecin, szampon przeciw wypadaniu włosów, szampon na bazie kofeiny. Włosy po umyciu są naprawdę delikatne. Chcę się ich dotykać, bo są tak delikatne, sypkie, a zarazem nie puszą się, łatwo jest je rozczesać, łatwo je ułożyć. Nie przesusza ten szampon naszej skóry głowy. Wystarczy naprawdę jedno mycie, żeby bardzo ładnie domyć nasze włosy. Ja też stosuję te szampony po takich wcierkach, na przykład z oleju rycynowego i one też super domywają taki olej. Z tej całej serii
to zdecydowanie ta się u nas sprawdza najbardziej, natomiast ten przeciwupierzowy, nawet nie wiem czemu go kupiłam, wydaje mi się, że nie zauważyłam w ogóle, że on jest przeciwupierzowy, ale po prostu było mniejsze opakowanie, inne opakowanie, więc byłam ciekawa, czy się sprawdza, a do tego zainteresował mnie właśnie ten napis Double Effect, czy miał podwójne działanie. Nie potrafię tego stwierdzić tak naprawdę, ale fajny jest szampon, wystarczy pozostawić na kilka minut na naszych włosach. Czuć takie delikatne jakby mrowienie na naszej skórze, tak jak po, wiecie, produktach, które mają mentol w sobie. To nie ma czegoś takiego, ale czuć, że ta kofeina działa, że coś tam się dzieje na tej naszej głowie, więc produkty naprawdę super, godne polecenia. I na zamianę mamy kolejne opakowania. Teraz mam solę tutaj do kąpieli, to jest z L-karnityną i guaraną i to jest od Bingo Spa, jakiś płaczek. To jest od Bingo Spa, też składałam zamówienie na Notino. Sprawdza się, wiecie co, no tak sobie, u mnie w zasadzie nic nie robił, więc ja tego produktu na pewno nie kupię. Do tego miał bardzo dziki, taki pomarańczowy kolor, wręcz fluorescencyjny, nie wiem czy to widać, jeszcze tam troszeczkę zostało. On jest fajnie, fajnie jest mielona ta sól, tak, jest drobna, bardzo szybko się rozpuszcza w wodzie, nie ma żadnej piany ani nic takiego. Ale faktycznie ten zapach i nie wiem, jest tak mocny i wręcz duszący, do tego ta fluorescencyjna woda, no ja miałam wrażenie, że moja wanna wręcz się zaświeci za chwilę. Niezbyt przyjemnie mi się tego używało, chciałam zużyć jak najszybciej. Dzieci trochę się bawiły tym też, zmieniały kolor wody, więc okej, miały chyba z tego większą frajdę tak naprawdę niż ja w używaniu, więc tego produktu na pewno nie kupię. Jak już jesteśmy przy solach do kąpieli, to mam jeszcze tutaj dwa opakowania soli Epsom z firmy Westlab. Są to sole, które są najczęściej stosowane też przez sportowców do tego, aby rozluźnić mięśnie czy pozbyć się wszelakich bóli. Ja też stosuję je często w swoich kąpielach i mają mi pomóc zrelaksować moje mięśnie. Ale tutaj mam sole, które były z magnezem, z olejami eterycznymi i z arniką, która ma również ukoić ból. I tutaj są sole Epsom, które też są w 100% stuprocentowo naturalnymi solami, tu już bez żadnych dodatków. I jak widzicie, też jest napisane na opakowaniu, żeby stosować po ćwiczeniach na rozluźnienie naszych mięśni. Serdecznie polecam, uwielbiam na równi razem z tymi z Redox. Te Redox może są trochę mniej profesjonalne, ale również działają. Również mają w sobie sól Epsom i jeszcze te z jagodami Acai, z wyciągiem z jagód z Acai. No zapach jest powalający, więc relaksuje na pewno, polecam. Tutaj firmy Ziai, nie wiem, Ziai jakoś króluje w tym projekcie Denko, ale tak, mamy oczyszczanie skóry normalnej, tłustej i mieszanej i to są liście Manuka, też tą serię bardzo lubię, ja lubię te opakowania z pompką, te kosmetyki nie są drogie, a naprawdę bardzo się sprawdzają. Tutaj jest żel z peelingiem oczyszczający na dzień i na noc. Ja stosowałam ten żel z moją szczotką Clarisonic, dlatego że nie ma w sobie aż tak dużo mydła, on się nie pieni, więc jakby fajnie się używało jeszcze z szczoteczką soniczną. A kiedy nie używałam tego i kiedy nie używałam swojej szczoteczki sonicznej, na zamianę używałam Miksa i to jest ekspert skóry wrażliwej, żel delikatnie oczyszczający przeciw niedoskonałościom. I on też się u mnie super sprawdzał i muszę Wam powiedzieć, że kiedyś zostawiłam go nawet na umywalce i posłużył komuś jako mydło, więc widziałam, że spora ilość zniknęła. No a później komplementy, jak to mydło pięknie pachnie i w ogóle, więc pewne zużycie było do umycia rąk, ale tak, no uwielbiam te dwa żele naprawdę. Zawsze będę do nich wracać, jeśli tylko będę miała gdzieś po drodze sklepy, w których będę mogła je kupić, to dlaczego nie? Tutaj jest odżywka i to jest Elbiotiki, też bardzo lubię te kosmetyki Elbiotika, maski, odżywki, jedwabie w płynie. Cokolwiek używałam z Elbiotiki zawsze się u mnie sprawdzało, więc ja serdecznie każdemu polecam. Używałam zarówno jako maska, jako odżywka, sprawdziły się w obu formach. Czasami jako odżywki dodawałam do tego jeszcze dwie krople oleju rycynowego i nakładałam jako maskę. Rewelacja się sprawdza. Patrzę, która jest godzina, bo muszę odebrać córkę. I kolejny produkt Ziai, to jest mydło grejpfrutowe z zieloną miętą.
To chyba kupiłam w polskim sklepie. Te produkty ZIAI u nas są ogólnie dostępne w polskich sklepach w UK, więc się sprawdzają. No mydło jak mydło, wiecie co, no ładnie pachniało, super domywało, fajne, że miało pompkę, raczej takie poręczne, wiecie, opakowanie. Fajne, ale nie wiem, znam lepsze mydła, których mi się dużo lepiej używało, to było ok. Pod prysznic to jest Redox, ale inny Redox niż ten, który Wam pokazywałam wcześniej. Tutaj jest też z wyciągiem z eukaliptusa i to są sole też himalajskie w tym. Ale sam zapach ma się utrzymywać na naszym ciele 12 godzin. Nie wiem czy 12, ale no powiedzmy do 6-8 na pewno. Ja często korzystałam z tego żelu, pięknie pachnie, korzystałam z tego żelu, kiedy na przykład przed spaniem i na drugi dzień jeszcze Martin czuł i się pytał, czym się wysmarowałam albo popsikałam, więc na pewno zapach jest wyczuwalny dosyć długo, jest to bardzo świeży zapach, bardzo też taki, nie wiem, ziołowy być może, ale bardzo, bardzo naprawdę delikatny, nie jest to uciążliwy zapach. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo giętki, więc tutaj dorwanie się do końcówki produktu nie było jak najbardziej problemem. Super się sprawdza, ładnie się pieni, pięknie pachnie, na długo zapach starcza, faktycznie zgadzam się tutaj z producentem. No i ja uwielbiam wszystkie żele Redox, więc zawsze będę je kupować. Tutaj mam jeszcze jeden, tym bardziej tym razem krem taki do mycia i to jest Nivea z tej serii Kaszmir. Bardzo fajnie się sprawdzają, pachnie też przepięknie, już nie jak taka tradycyjna Nivea. Pięknie pachnie, tak słodko, cukierkowo, ja polecam. Też bardzo fajnie nawilża skórę, jeśli nie lubicie stosować żadnych takich produktów nawilżających później po kąpieli. Ja też mam z tym trudności, nie zawsze to robię, nie zawsze sprawia mi to przyjemność, czasami zapominam albo pomijam ten krok po prostu, bo mi się nie chce. I takie żele wtedy się sprawdzają, żele, kremy najbardziej. Tutaj mam dwie maski, o których Wam wspominałam już nieraz i to są maski, które są wyprodukowane w Korei, sprzedawane są w sieci sklepów Primark. 80 pensów każda, naprawdę warte każdego pensa. Myślę, że gdyby teraz cena wzrosła nawet do 2 funtów, to bez problemu bym kupiła te opakowania. Jedna jest rozświetlająca, druga bardziej nawilżająca. Obie się sprawdziły, tutaj producent zaleca 15-20 minut, ale one są tak nasączone tym całym płynem, że ten płyn cały na naszej skórze, bo to jest maska w płachcie, wsiąka może przez pierwsze 10 minut, a później już tylko siedzi na naszej skórze. Jest bardzo dużo tego płynu. Ja myślę, że ojej, ja tą używałam dzisiaj rano przed nałożeniem makijażu i powiem Wam, że jeszcze jest w niej bardzo dużo płynu. Jest tak bardzo nasączona ta maska w płachcie, więc fajnie się używa. Też fajnie wygląda na dłoniach. Dosyć szybko wsiąka, jeśli macie przesuszoną skórę. Wiem, że Primark jest też dostępny w Warszawie, ale nie jestem pewna, czy asortyment sklepów się różni między sobą. Być może są dostępne te maski koreańskie. Sprawdźcie, naprawdę warto. Dla mnie to jest sztos, bomba. Jeśli będę miała po drodze Primarka, to na pewno zakupię kilka opakowań. Tak jak już mówiłam, jedna jest taka rozświetlająca, ma dodawać blasku naszej skórze. Ja robiłam tą maskę dzisiaj przed nałożeniem makijażu, więc no możecie zobaczyć, jak to wygląda. Krem jeszcze, który zużyłam w tym okresie wakacyjnym, ale już bardziej pod koniec lata, kiedy nie było takiego ostrego słońca i to jest Sopot Sam. Krem przeciwzmarszczkowy, ma niwelować takie drobne zmarszczki, to jest UVA UVB30. Sprawdził się ten krem naprawdę rewelacyjnie, więc ja polecam. Porównuję go delikatnie do Vichy Capital Soleil. Też ma delikatne takie drobinki rozświetlające. Dużo szybciej się wchłania, to muszę przyznać, więc na duży plus. Ale w działaniu, w konsystencji, w tym jak wygląda pod makijażem, porównywałabym zdecydowanie do Vichy, więc tutaj może taki mały zamiennik. Dwa produkty firmy, która jest firmą Beauty, która jest wykreowana dla marki Mark & Spencer i to jest Formula. Ja muszę przyznać, że za każdym razem, kiedy używałam tych kosmetyków, no obojętnie czy to był eliksir, czy to był krem, czy to było na przykład peeling taki złuszczający, czy miałam płyn do zmywania w ogóle twarzy, makijażu, taki z Hot Cloth Cleanser, sprawdzały się naprawdę niesamowicie. Cena taka średniopółkowa, raczej do tej wyższej bym zaliczała.
aniżeli do tej niższej, no ale taka średnio półkowa, powiedzmy, tak? Niektóre produkty są bardzo drogie, niektóre są tańsze, są też małe próbki, które możemy dostać, są też różne takie zestawy tych kosmetyków tworzone w Marku Spencerze. Szczególnie dużo promocji jest w granicach Świąt Bożego Narodzenia, więc ja serdecznie polecam. I tak jak mówiłam, to jest Formula Absolute, produkty tworzone dla Mark Spencer Beauty. Fajne szklane opakowania, też można zobaczyć tutaj, jakie jest zużycie tego produktu. Jest pompka, która jest bardzo fajna, naprawdę wydobywa produkt do samego końca. I to jest eliksir, jeśli stosujecie na przykład pielęgnację albo ileś tam kroków pielęgnacji koreańskiej na waszej twarzy, to jeśli szukacie esencji albo eliksiru, to polecam sprawdzić te kosmetyki. I tutaj jest All in One Day Cream i to jest z SPF-em 20, też fajnie się sprawdzał. Gdybym miała kupić większe opakowanie, też bym kupiła, kosztuje około 30-40 funtów, ale polecam. Poluję na kalendarz adwentowy w tym roku z Marka Spencera i też wyłącznie dla tych kosmetyków. Miałam 2 lata wcześniej i 3 lata wcześniej, były fajne kosmetyki, były kosmetyki Nuxa, były kosmetyki Pixi, właśnie te z Formula Beauty, tam była też Emma Hardy. Naprawdę ma fajne zestawy Mark Spencer kalendarzy adwentowych, więc jeśli zastanawiacie się jeszcze, jaki kalendarz sobie kupić, a jest Mark Spencer u was, w kraju, w którym mieszkacie, tak, czy sklep i mają tą ofertę beauty, to ja polecam zainteresować się tym kalendarzem, jest naprawdę super. Również na zakup kalendarza jest zniżka. Chyba było w poprzednich latach tak, że jeśli się coś kupi za 35 funtów z gamy w ogóle, nie wiem, obojętnie jakich produktów, czy to nawet ubraniowych, w Marku Spencerze dostawało się wtedy taki kupon zniżkowy na cały kalendarz adwentowy i wtedy ten kalendarz kosztował około 30-40 funtów, jakoś w tych granicach, więc nie tak źle, no ale całe zakupy już wychodziły około 70-80 funtów. W każdym bądź razie nadal się opłacało, kosmetyki były rewelacyjne, więc w tym roku chyba sobie nie odpuszczę tego kalendarza adwentowego i mimo to, że nie będę nagrywała vlogmasów, nie będę wam pokazywała też, co jest codziennie w tym kalendarzu adwentowym, to myślę, że w te dni, kiedy nie będę nagrywała, to po prostu też nie będę otwierała tych okienek, a później zrobimy to razem w którymś filmie, który się pokaże na kanale, więc będziecie mogli zobaczyć, jakie kosmetyki tam się pojawiły. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Już niewiele zostało, kilka produktów kolorowych i tutaj może zacznę od 2 tuszy. Jeden to jest So Susan. Fajne są te produkty, ja go miałam w jakiejś gazecie, już nie pamiętam w jakiej. Szczoteczka też jest dosyć fajna, chociaż jest taka, wiecie, z włosków. Ja bardziej wolę takie silikonowe te aplikatory. U mnie się sprawdzają znacznie lepiej. Dosyć szybko przesychał ten tusz i później robiły się takie grudki na rzęsach. Niezbyt fajnie się sprawdził, no w porównaniu do naszych polskich i to jest Eveline Cosmetics Mega Size Lashes. U mnie sprawdzają się te tusze mega. Ten też już o niewiele w nim zostało, ale zaczął przysychać. Mam jeszcze tutaj 2 produkty kolorowe, Banana Loose Powder, który nie wiem, czy trochę się zmienił w formule, coś jest nie tak, czy moja skóra już jest bardziej przesuszona teraz, tym bardziej po tych letnich miesiącach, ale zaczął mi tak, nie wiem, w okolicach oczu niezbyt ładnie wyglądać, bardziej podkreślać zmarszczki. Jest tani, jest fajne, ma opakowanie, tutaj ma jeszcze taki, wiecie, może nie młynek, ale opakowanie, gdzie można sobie delikatnie dozować ten puder, jeśli chcemy zrobić już bardziej do bakingu, można sobie zdjąć to siteczko i wygrzebać resztę produktu. Tutaj jeszcze mam z Bourjois Healthy Mix, ja miałam w odcieniu 51 i to jest Light Vanilla. Fajnie się sprawdził na sam koniec, już urwała mi się ta końcówka od tej pompeczki. Też jak tam jeszcze, wiecie, machałam, to ten patyczek wyleciał, jeszcze z tego patyczka odgrzebałam, wiecie, jak sroka resztę produktu. Fajny był, lekko rozświetlający, nie miał mocnego krycia, takie raczej delikatne, ale jest ok. Tutaj paleta ulubiona Charlotte Tilbury
I to była paleta do konturowania twarzy, no już nic nie zobaczycie, jest wydękowane. Na koniec jeszcze dwa razy mi upadł ten produkt, więc pokruszył się bardzo. Ogólnie bardzo słabo są wypiekane te produkty, więc trzeba uważać właśnie jak się je trzyma, żeby nie upuścić. Bardzo fajny bronzer, bardzo piękny rozświetlacz. Był bardzo delikatny w dotyku ten produkt, wręcz takie satynowe wykończenie, a kolor bronzera, który był, ja sobie znalazłam odpowiednik i to jest Bronze to Paradise L'Oreal. W 84% naturalny kosmetyk i już Wam pokazuję jak wyglądał, bo wyglądał niemalże identycznie jak ten z Charlotte Tilbury, więc jeśli szukacie na zamianę jakiegoś bronzera, to jest właśnie taki delikatny bronzer. On jest troszeczkę mocniej wypiekany, więc też starczy na dłużej. No nie kruszy się, jest bardzo delikatny, trudno jest sobie tym wyrządzić krzywdę. Jeśli lubicie delikatne makijaże, takie delikatne podkreślenie, no to zdecydowanie też polecam na zamianę. Ja się skuszę jeszcze na jedną z tych palet, to już jest moje drugie opakowanie, to które zużyłam, więc na trzecie się zdecyduję, ale być może bliżej świąt, kiedy Charlotte Tilbury ma czasami oferty takie no 40%, więc wtedy się opłaca kupować takie kosmetyki. I już kończę, zostały mi dosłownie dwa zapachy, które zużyłam i to jest Tommy Hilfiger, Tommy Girl, bardzo fajny zapach, u mnie się sprawdza naprawdę na każdą porę roku. Bardzo delikatny zapach, nie jest duszący, może nie utrzymuje się zbyt długo na naszych ubraniach, ale jest zdecydowanie wyczuwalny przez innych. Ładny, delikatny, taki dziewczęcy, mi się zdecydowanie podobał i polecam. No i mój ulubiony zapach z Victoria's Secret, tutaj jest akurat Body Mist, czyli taka mgiełka delikatna i to jest Bombshell. Uwielbiam te kosmetyki, ale też będę szukała okazji, kiedy będę podróżowała gdzieś za granicę. Wtedy będę na lotnisku, będę miała dostęp do takich kosmetyków no, w tańszej cenie, wiadomo, i może zdecyduję się na perfumy. Perfumy też już miałam, ale u mnie te produkty tak znikają. No a przy samej końcówce, jak już odrobina zostanie, no to z czystej oszczędności też używam je wtedy powoli, powoli, żeby się tylko nie skończyły, no ale kiedyś nadchodzi ten dzień, że trzeba się pożegnać. No i tak, moi mili, ja też będę się z Wami powoli żegnała. To już wszystkie opakowania. Troszeczkę tego było, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Jeśli macie jakieś pytania albo odnośnie którejś z tych kosmetyków, wszystkie nazwy postaram się Wam tutaj pokazać na ekranie, żebyście widzieli mniej więcej co to jest, jeśli chcecie sobie wygooglować i poszukać w Waszych okolicach tych produktów. Ja serdecznie zachęcam, u mnie większość z nich się sprawdziło, no chyba najmniej jednak ta Bingo Spa i ten taka żarówiasta woda, która później była w mojej wannie, to mi nie do końca odpowiadało, więc to był jedyny kosmetyk, który się nie sprawdził. Ja też chciałam pokazać Wam nowe kosmetyki, o których Wam być może wcześniej nie opowiadałam. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do lajkowania, do subskrypcji. Będzie się pojawiało teraz no więcej filmów, mam taką nadzieję, tym bardziej jest taki okres, który ja uwielbiam. W okresie takim jesiennym ja też mam dużo więcej energii do nagrywania i do, nie wiem, gadania i w ogóle dzielenia się tym wszystkim. Mam też troszeczkę więcej czasu, aczkolwiek rozpoczęłam pracę w piątek, teraz jest poniedziałek, w piątek miałam też rozmowę kwalifikacyjną, ale o tym w innym filmie, nie będę już Was tutaj, wiecie, zatrzymywać na dłużej, bo już projekt Denko się skończył, więc ja się z Wami żegnam, zachęcam do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję za czas spędzony ze mną i do zobaczenia. Pa!